Około 200 seniorów, miłośników Nordic Walking pokonało 5-kilometrową trasę wokół Bogorii. Na spacer z kijkarzami po najbardziej urokliwych miejscach wokół stolicy gminy udał się wójt Marcin Adamczyk. Śmiało można stwierdzić, że w środowe popołudnie to Bogoria stała się stolicą Nordic Walking. Mieliśmy taką sposobność brać udział w takim marszu seniorów już na terenie gminy Raków. W lipcu bodajże, tak dziewczyny? W lipcu mieliśmy taką sposobność. Tak się spodobało, że postanowiliśmy z panem wójtem zorganizować podobny marsz u nas na naszym terenie, dlatego ta inicjatywa wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking. Na marsz do Bogorii zjechali się seniorzy praktycznie z całego województwa. Wydarzenie otworzył wójt gminy Bogoria. Marcin Adamczyk podkreślił, że jest bardzo dumny ze swoich seniorów. Mimo, że klub działa dopiero od kilku miesięcy, jest bardzo aktywny, dodał Marcin Adamczyk. Klub seniora działający dopiero od tego roku, bo to zaczęło się wszystko, można powiedzieć, od 1 stycznia. Prosperuje bardzo dobrze, coraz więcej seniorów pojawia się w tym klubie, ale no nie dziwię się, bo nawet dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że no dobrze się dzieje tutaj i w Bogorii, i dla seniorów. Byłem na takim podobnym rajdzie w sąsiedniej gminie Raków, gdzie również szedłem z naszymi seniorami. Okazuje się, że tyle co oni mają pomysłów, tyle kierunków do działania, patrząc na te osoby plus 60, może tak powiem, to jak najbardziej muszę być nawet zadowolony, bo wskazują też kierunek, w którym gmina powinna iść właśnie dla takich osób już plus 60. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Bartłomiej Dorywalski pochwalił inicjatywę. W zdrowym ciele zdrowy duch. Nordic Walking to dobre ćwiczenie i dla układu oddechowego, i dla krążenia, jeżeli chodzi o serduszko. Parlamentarzysta chętnie pomaszerowałby z seniorami. To, że nie zdecydował się na spacer, usprawiedliwił kampanią wyborczą. W tej kampanii, w której uczestniczę, to codziennie, co prawda bez kijków, ale cały czas gdzieś w terenie tutaj po województwie człowiek biega. Co prawda bez kijków trasę marszu zaplanował przejść i przeszedł Marcin Adamczyk, wójt gminy Bogoria. Zamierzam tak całą trasę tutaj z seniorami, można powiedzieć z całego województwa, bo tutaj mamy senior z całego województwa. Zamierzam tą trasę przejść i pokonać tak godnie, należycie. Sportowo-turystyczno-towarzyskie wydarzenie w Bogorii zadowoliło wszystkich jego uczestników. Dla seniorów marsz z kijkami był czymś wyjątkowym. No bo to jest piękne. Młodo się czuję, jak idę. Tak, proszę pana. I dlaczego? No fajnie jest. To jest sport, to jest dla zdrowia. Miło. Dużo ludzi. Pewnie. Integracja, wesoło. To jest sport emerytów. Nordic Walking to jest sportem, który każdy może uprawiać. A my to uprawiamy dość często. Maszerowanie to jest poprawą naszej kondycji, naszego bycia wśród ludzi, wypicia kawy, po marszu oczywiście. Maszerowanie to jest dla nas wszystkim. No, staramy się być aktywni. No, spotykamy się, rozmawiamy, opowiadamy sobie różne historie, wspomnienia. No i nawiązujemy po prostu więcej, że tak powiem, przyjaźni, koleżeństwa. Okazało się, że 5-kilometrowa trasa dla niektórych seniorów jest tylko rozgrzewką. Ja to troszkę chodzę po górach, więc dystans się tam 5 kilometrów to jest po prostu początek, bo chodzę do 20, do 30. Dla specjalistów od Nordic Walking nie ma żadnej różnicy, czy to jest marsz dla kilkunastu czy kilkuset osób. Ważne, by obyło się bez kontuzji i wszyscy byli usatysfakcjonowani. Każda okazja do tego, żeby razem się zintegrować i poruszać, jest dobra. Jeżeli jest miejsce, jest pomysł, ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Tym bardziej, że sam Nordic Walking jest takim bardzo nieinwazyjnym sposobem na to, żeby się spotkać, gdyż tak naprawdę, no cóż potrzebujemy, no jakiegoś stroju dostosowanego do pogody, dwa kijki, chociaż widzę, że tu będą też takie osoby, które po prostu z nami pójdą, jeszcze takie nieprzekonane, przyszły zobaczyć. Idziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, więc tutaj nie trzeba żadnych też wielkich cudów. Parę kilometrów, integracja, drobny poczęstunek. I to poczęstunek, niekoniecznie drobny, zakończył maszerowanie seniorów wokół stolicy gminy Bogoria. Jerzy Strzyż, STV Info.